Dzień dobry w czwartek 8 grudnia. Zapraszam Państwa na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na wczorajszej sesji giełdowej największe indeksy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, nie wykazały większych zmian. Cena ropy spadła czwartą sesję z rzędu z powodu obaw zmniejszenia się popytu na surowiec w czasie spodziewanej recesji. WTI osiągnęła nawet poziom 72 dolarów za baryłkę, a Brent 77 dolarów. Złoto drożało o 7% do 1794 dolarów za uncję dzięki osłabieniu dolara i spadkowi rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych. W czwartek rano za dolara płacimy 4,47, a za euro 4,69. Gospodarka i makroekonomia. Jacek Kurski rozpoczął pracę w roli Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Został zarekomendowany przez prezesa MBP Adama Glapińskiego. Były prezes TVP po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu konstytuanty w miniony poniedziałek. Wiadomości z Unii Europejskiej PKB w trzecim kwartale wzrosło w całej Unii Europejskiej o 40% kwartał do kwartału, a w strefie euro o 30%. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 20%. Analitycy spodziewają się recesji w strefie euro w czwartym kwartale tego roku lub w pierwszym przyszłego. W październiku inflacja w całej Unii wyniosła 11,5%. W wiadomości ze świata deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w październiku o 5,4% do ponad 78 miliardów dolarów. Spowolnienie światowego popytu i silny dolar spowodowały, że eksport towarów osiągnął najniższy poziom od 7 miesięcy. Informacje biznesowe. Według nieoficjalnych informacji Orlen rozważa wydzielenie wszystkich aktywów związanych z OZE do spółki Orlen Renewables. Obecnie aktywa OZE Orlenu obejmują 0,7 GW z energii wiatrowej i solarnej, 3 biogazownie i biometanownie. W planach jest zwiększenie mocy wiatrowej i solarnej do 2,5 GW oraz budowa farmy na Bałtyku. Tauron planuje w okolicach Raciborza budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 33 MW. Produkcja z instalacji pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną prawie 28 tysięcy gospodarstw domowych. Onde zawarł umowę o wartości 44 milionów złotych na budowę zespołu elektrowni wiatrowych 10 turbin. W województwie lubelskim inwestorem jest Wind Farm Łada z siedzibą w Krakowie, a inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 20 miesięcy. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych sieć fast foodów Papa's Louisiana Kitchen planuje otwarcie w Polsce i Czechach 600 restauracji. Firma posiada obecnie 3700 lokali w 30 krajach. Restauracja serwuje głównie smażonego kurczaka i kanapki. Public Sport, agencja marketingowa, współpracująca już m.in. z PZPN, nawiązała współpracę z Mariną i Wojtkiem Szczęsnymi. Firma będzie odpowiedzialna za komercjalizację wizerunku pary oraz biznesowe wsparcie. Zdaniem agencji, wizerunek pary nie jest tak zużyty jak np. Roberta i Janny Lewandowskich i posiada duży potencjał komercyjny. Informacje podał w swoich mediach Szymon Sikorski, właściciel agencji. Wiadomości ze świata. Microsoft rozważa stworzenie super aplikacji konkurencyjnej dla Apple i Google, która łączyłaby zakupy, przesyłanie wiadomości, wyszukiwanie w internecie, kanały informacyjne i inne usługi. Byłby to kolejny etap na drodze do dalszego rozwoju usług dla konsumentów. Po wizycie Joe Bidena w Taiwan Semiconductor Manufacturing Company spółka podnosi inwestycje Arizona Chip Investment do 40 miliardów dolarów. Tajwańska firma planuje drugą fabrykę w Stanach do produkcji zaawansowanych półprzewodników. Inwestycja jest następstwem uchwalenia na początku roku ustawy mającej na celu zwiększenie produkcji półprzewodników w Stanach. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Amrest podpisał umowę z Almira OOO dotyczącą sprzedaży swojego biznesu restauracyjnego KFC w Rosji. Spółka w wyniku transakcji otrzyma co najmniej 100 milionów euro. Jotter Holding zawarł umowę z Fluence w związku z inwestycją o równowartości miliona euro. Spółka dysponuje technologią budowy laserów femtosekundowych. Jotter Holding obejmie około 7% w kapitale po podwyższeniu. Technologia laserów jest odporna na wstrząsy i trudne warunki środowiskowe i może posłużyć dla przemysłu, medycyny i biofotoniki. Zarząd elektroenergetycznej ZPUE S.A. po ponad 20 latach obecności spółki na GPW podjął decyzję o delistingu. ZPUE w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęła przychody w wysokości miliarda złotych. Notowana na New Connect gamingowa Arts Alliance i ARP Games rozważają utworzenie funduszu Bridge Alpha przy pomocy środków NCBIR. Nowy fundusz Venture ma się skupiać na startupach gamingowych, w czym spółki posiadają już doświadczenie oraz technologii VR i e-sportach. Fundusz miałby wesprzeć od 20 do 40 projektów w ciągu kilku lat. Wiadomości ze świata Londyn wyprzedził Nowy Jork i San Francisco w finansowaniu branży Fintech. Przyciągnął od początku roku 9,5 miliarda dolarów finansowania Venture Capital z branży Fintech wyprzedzając Nowy Jork, który zgromadził niecałe 8 miliardów dolarów i San Francisco niecałe 7,5 miliarda. Goldman Sachs planuje warte dziesiątki milionów dolarów inwestycje w firmy z branży kryptowalut. Dzieje się to po tym, jak upadek giełdy FTX obniżył ich wyceny i osłabił zainteresowanie inwestorów. Onepeak, wiodący inwestor w rozwijające się firmy programistyczne B2B w Europie i Izraelu, zainwestował m.in. w polskiego Doc Planera, ogłosił zamknięcie swojego trzeciego funduszu, który osiągnął wartość miliarda dolarów. Zamknięcie funduszu zwiększa łączną wartość zarządzanych przez firmę aktywów do około 2 miliardów dolarów. Prawo i podatki. Prezes Łokik wszczął postępowanie przeciwko spółce Play. W spółce stawiany jest zarzut karania klientów odbieraniem rabatu za e-fakturę, gdy spóźniali się z płatnością za usługi. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podatnik, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie dotyczące przychodów z nieujawnionych źródeł, ma prawo do przedstawienia nowych okoliczności na każdym etapie tego postępowania. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej stwierdził, że okoliczności ujawnione przez podatnika na etapie odwoławczym mogą być pominięte, jednak sąd temu zaprzeczył. NSA orzekł, że podatnik, który oferuje do pięciu pokoi z wyżywieniem, nie będzie płacił PIT nawet wtedy, gdy gości pracownika będącego w trakcie delegacji służbowej lub przedsiębiorcę podróżującego w interesach, tym samym nie zgodził się z fiskusem i sądem pierwszej instancji w kwestii zwolnienia z podatku, przysługującego jedynie od pobytów czasowych, weekendowych czy rodzinnych. NSA orzekł, że dochód z wygranej w turnieju golfowym, który organizowany był na terytorium Niemiec, powinien być opodatkowany za granicą. Polska może go jednak uwzględnić podczas obliczania wysokości podatku od dochodów krajowych. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej poinformował, że usługi produkcji i postprodukcji filmów dla branży eventowej i mediowej opodatkowane są 8,5% ryczałtem. Możliwość opłacania ryczałtu oraz wysokość stawki zależą od klasyfikacji świadczonych usług według grupowania PKWiU, a tego dokonuje sam podatnik. Wiadomości z Unii, zgodnie z unijnymi regulacjami META nie ma prawa automatycznie wyświetlać reklam opartych na danych osobowych. Użytkownicy platformy powinni każdorazowo wyrażać zgodę na wyświetlanie tego typu reklam. W wiadomości ze świata Neuralink Alona Maska, zajmujący się między innymi opracowaniem implantów mózgowych i urządzeń medycznych, stał się przedmiotem federalnego śledztwa w sprawie możliwych naruszeń dobrostanu zwierząt w związku ze skargami personelu wewnętrznego na temat jakości przeprowadzanych testów. Śledztwo, śledztwo koncentruje się na naruszeniach ustawy o dobrostanie zwierząt, która reguluje sposób, w jaki naukowcy traktują i testują niektóre zwierzęta. Wiadomości rynkowe! Według Otodom dynamika wzrostu cen najmu w listopadzie zmalała, a w Krakowie i Wrocławiu ceny najmu obniżyły się. W listopadzie największe wzrosty dotyczyły Katowic 12%, Łodzi ponad 6,5% i Warszawy ponad 5%. Gazeta Parkiet szacuje, że na podstawie zmian kapitalizacji giełdowych spółek po zmianach prezesów ich wartość jest szacowana średnio na 3,5% kapitalizacji spółki. Najcenniejszymi prezesami według tego wskaźnika mieliby być Brunon Bartkiewicz z ING Banku Śląskiego warty około 1 120 mln zł, czy Daniel Obajtek z Orlenu warty 840 mln zł, na trzecim miejscu Marek Piechocki z LPP warty 780 mln zł. To już wszystkie informacje w dzisiejszym podcaście. Niestety mamy małe problemy techniczne z newsletterem wynikające z rosnącego zainteresowania, za co przepraszamy wszystkich czytelników. Powinniśmy uporać się z problemami w ciągu najbliższych dni. Mimo to zachęcamy do zapisywania się na newsletter tych, którzy jeszcze się nie zapisali. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.